Pierwszy utwór, który zaśpiewam, nazywa się Panis Angelicus. Jest to utwór Cezara Franka i jest to utwór, który znaczy Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Więc jest to utwór religijny, często śpiewany właśnie w kościele, tak w duecie lub na sam sopran, często wykonywany na ślubach. Ave Maria Schuberta. Ave Maria jest akurat takim utworem, który jest wykonywany przez różnych solistów w różnych wykonaniach. Jest też nagranie Caccini'ego, bardzo popularne i śpiewa się często w kościele, także może Państwo znają ten utwór.
historia Celiny z opery Don Giovanni, która opowiada o tym, jak Celina śpiewa do swojego ukochanego Mazetto, że chciałaby mu dać pewien dar, który jest naturalny, który jest bez smaku, i to znaczy, że ona chciałaby właściwie dać mu taką miłość swoją. Ale Mazetto, jeszcze niezbyt doświadczony, nie wie, o co chodzi, więc Celina bardzo się stara i to jest właśnie taka aria miłosna dla Mazetto. Później historia się komplikuje, bo to jest opera Don Giovanni, więc Don Giovanni wkracza do akcji i tutaj próbuje właśnie Cerlinę przekabać na swoją stronę, ale no, trzeba pójść do opery i zobaczyć, jak to się skończyło, a tymczasem aria dla Mazetto, Vedrai Carino, czyli mój ukochany, chciałabym ci dać coś bez smaku, naturalnego i takiego właśnie pięknego. Cerlina. Jest to aria z opery Gianni Schicchi, aria Lauretty, która śpiewa do swojego ojca i prosi go
o to, żeby pozwolił jej być z jej ukochanym, bo jeśli nie, ojciec nie pozwoli jej być z ukochanym, to pójdzie na most Ponte Vecchio i właśnie rzuci się do rzeki Arno. Więc to jest, słowa są takie: o mój ojczulku drogi, jeśli nie pozwolisz mi być z moim ukochanym, to zrobię sobie krzywdę albo zrobię sobie coś, bo po prostu tak go kocham, że jeśli nie pozwolisz mi z nim być, to rzucę się do rzeki Arno. Ale wszystko kończy się dobrze. Ojciec pozwala córce wyjść za mąż za jej ukochanego i cała historia kończy się szczęśliwie. Ale aria O mio bambino caro jest jedną z takich bardziej popularnych. Można ją często usłyszeć też w różnych talent show. Także no właśnie, to jest taki szlagier, można powiedzieć, operowy. Chociaż niezbyt często wykonywana jest ta opera, ale aria z tej opery dosyć często można usłyszeć właśnie. O mio bambino caro, Gianni Schicchi opera, a kompozytor Giacomo Puccini. Która jest taką kokietką trochę jest taką
osobą, która właśnie lubi się bawić, ale z drugiej strony to ona tak naprawdę całym sercem kocha tego swojego ukochanego, który jest biednym artystą i wszystko kończy się w ten sposób, że oni do siebie wracają. No ale ta aria to jest taka aria zaczepna jakby, która mówi, a ja cię tutaj właściwie nie kocham, ale z drugiej strony śpiewam dla ciebie. Także aria Musetty z opery Cyganeria Giacomo Pucciniego. Wykonywany przez Andrea Bocelli i Sarę Brightman. Taki hit, można powiedzieć, trochę operowy. Time to say goodbye. Utwór dosyć popularny, właśnie też często można usłyszeć w radiu, także myślę, że Państwu będzie znany.
I ostatni utwór to będzie aria z operetki Zemsta nietoperza, aria Adeli, która to Adela jest pokojówką, ale udaje na wielkim balu, że jest księżną i na to jedną właściwie jej intrygę nie nabrał się jeden pan. I ona do niego śpiewa, że taki pan jak pan, zagraniczny pan, jak pan mógł pomylić mnie z pokojówką? Przecież ja jestem wielką damą. No i cała aria jest na ten temat i ten pan właśnie nie zostaje... On próbuje, ona go cały czas uświadomić, że ona na pewno nie jest pokojówką. A cała intryga jakby Adeli w końcu wychodzi na jaw, ale wszystko dobrze się kończy, jak to w operetkach. Operetkę napisał Johann Strauss i nazywa się Zemsta nietoperza, a Adela właśnie pokojówka udająca damę. No to taki sopran koloraturowy, który umie bardzo wysoko śpiewać, wysokie dźwięki. I tu będzie też można usłyszeć właśnie takie wysokie, szybkie dźwięki, to się nazywa koloratura i taką koloraturą śpiewa się arię Adeli. Bardzo taką
prężnie działającą kulturalnie jednostką i Teatr Narodowy w Warszawie też. Także zachęcamy jako artyści operowi do, mimo tego, że jest COVID, to nadal te spektakle się odbywają, tak żeby właśnie progi opery zawitać. Wielkie brawa. Proszę bardzo jeszcze. Bardzo dziękujemy za piękny występ. Dziękować sprawczyni całego zamieszania, Beacie, która to wymyśliła i wszystko.